Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na taki film nowości w mojej szafie, wiosenne rzeczy, które przez ostatnie tygodnie gromadziłam podczas wyprzedaży, podczas jakichś zakupów. Ja Wam pokazywałam hole, przymierzałam przeróżne rzeczy, zastanawiałam się i finał finałów pewne rzeczy ze mną zostały, więc dzisiaj Wam pokażę, co ostatecznie znajduje się w tej chwili właśnie w mojej szafie na ten okres wiosenny i wiosenno-letni, bo wiecie, że u nas ten okres wiosenny może być zarówno taki typowo wiosenny, nawet trochę zimowy, chłodny, a może też być taki typowo letni, przeróżnie się to układa. Teraz mamy koniec kwietnia, a dzisiaj w Łodzi rano był tylko jeden stopień, także będą to takie naprawdę, naprawdę różne rzeczy z różnych kategorii. Jeżeli lubicie tematykę modową, to bardzo serdecznie zapraszam Was do dalszego oglądania. I zacznę od płaszcza. Były dwa filmy na moim kanale poświęcone właśnie szukaniu wiosennego, klasycznego trencza. I finał finałów wybrałam płaszcz z Zary. On się pojawił w pierwszym z tych odcinków i to był płaszcz numer 2. Chyba jest jeszcze na stronie, więc jeżeli będzie, to Wam oczywiście podlinkuję. I w ogóle, jeżeli któreś z tych rzeczy, które Wam dzisiaj pokażę, uda mi się jeszcze znaleźć na stronach, to linki będziecie mieli na dole. I ten płaszcz, słuchajcie, jest wykonany w 60% z 62% z bawełny. 32% to jest multi-ester, jakaś taka dziwna tkanina, nie wiem, nie znam, nie doszukiwałam się, co to jest. W każdym bądź razie ja już miałam przyjemność noszenia tego płaszcza i całkiem fajnie się nosi. On jest dosyć cienki, nie ma niestety podszewki, ale jest całkiem ładnie wykończony pod spodem, także wiecie, nie ma wstydu, jak się gdzieś tam ten płaszcz odsłoni. Ja go wziąłam w rozmiarze S, kosztował 299 zł. Jest taki właśnie, jaki ja chciałam, bo chciałam, żeby ten płaszcz był taki długi, obszerny, oversize, żeby tak fajnie się można było nim, wiecie, otulić, związać w pasie, żeby on nie był takim właśnie krótkim, takim przylegającym do ciała trenczem, tylko żeby był taki bardziej zamaszysty. Jesienią kupiłam sobie taki szary z Massimo Dutti, on mi się świetnie nosi, właśnie bardzo dobrze czuję się w tym fasonie, więc na wiosnę chciałam kupić sobie coś takiego właśnie w kolorze, takim bardziej klasycznym, beżowym. I teraz mam te dwa płaszcze i powiem Wam, że naprawdę jestem bardzo zadowolona, bo do wielu rzeczy mi pasują. Ma takie fajne, takie całkiem gustowne guziki, ładnie tu jest wykończony przy rękawach, niestety nie ma tutaj tej takiej, nie wiem jak to się nazywa, pelerynki, to jakoś tak się to nazywa chyba, któraś, jedna z Was mi chyba pisała, że to się chyba jakoś pelerynka nazywa, coś takiego, w każdym razie ma paseczek, bardzo fajny, taki przyjemny, wbrew pozorom bardzo się nie gniecie, więc ja go od czasu do czasu po prostu to któreś tam założenie troszkę odprasuję i tyle, także jeżeli jest jeszcze, to Wam polecam, bo naprawdę jest całkiem fajny, no i biorąc pod uwagę ceny, które tych trenczy występują, to mierzyłam nawet takie, które miały, nie wiem, cenę powyżej 1000 zł i też nie do końca mi się podobały, więc uznałam, że ten tak na próbę za 300 zł po prostu sobie wezmę, ponoszę i zobaczę, może w przyszłości, jeżeli uda mi się znaleźć taki totalnie idealny, to po prostu kupię sobie też jakiś kolejny. Jak już jesteśmy przy Zarze, to pokażę Wam kolejną rzecz z tej sieciówki, z tego sklepu. To jest garnitur, który pokazywałam Wam w takim odcinku właśnie Mierzymy Zara. I ten garnitur, jak widzicie, ze mną został. Tutaj pod spodem są spodnie, ja ich Wam nie będę pokazywała. To są po prostu takie spodnie, troszkę przed kostkę, eleganckie, z kantem.
bardzo ładne takie, nie są jakieś bardzo mocno przylegające, ale nie są to też spodnie szerokie i do tego marynarka. Może to nie jest, słuchajcie, taki najnowszy trend w modzie, bo teraz są bardziej modne marynarki właśnie obszerne, takie bardziej oversize, ale całość, ten garnitur, moim zdaniem prezentuje się fajnie, elegancko. On jest wykonany w 63% z poliestru, 33% to jest wiskoza i 4% to jest nylon. I cena to była 199 zł za marynarkę i 125 zł za spodnie, ale bardzo fajnie się nosi. Ja już miałam okazję być w nim, pokazywałam Wam też na vlogu. Miałam takie spotkanie firmowe w jednym z łódzkich hoteli, właśnie miałam na sobie ten garnitur i dostałam właśnie komplementy, że bardzo fajnie wygląda. Podobny w zeszłym roku kupiłam sobie w kolorze takim jaśniejszo-zielonym, bardzo mi się fajnie nosił, więc postanowiłam, że ten sobie też zostawię. One jeszcze były w takim kolorze szaro-błękitnym, takim troszkę, może nie stalowym, takim szarym właśnie wpadającym w błękit. Trudny do określenia, też bardzo ładny, nawet przez jakiś czas się zastanawiałam nad tym drugim kompletem, zresztą teraz chyba na stronie te błękitne są przecenione, tych już chyba nie ma, albo zostały jakieś poszczególne tylko rozmiary. W każdym razie, bądź razie w końcu się na razie nie zdecydowałam, bo stwierdziłam, że mam takie dwa właśnie wiosenne garnitury, jaśniejszo-zielony i ciemniejszo-zielony, więc na razie po prostu mi wystarczy, bo prawda jest też taka, że później, wiecie, no nie nadąży się tego wszystkiego wynosić w tym cieplejszym okresie. Także ten komplet, jeżeli się nad czymś takim zastanawiałyście, no to uważam, że jest całkiem, całkiem fajny i taki praktyczny, bo można to nosić razem, można też sobie to oddzielić i nosić jakieś innych rzeczy, także bardzo, bardzo jestem zadowolona. Kupiłam też marynarkę z H&M i tym razem to już jest taki właśnie fason bardziej teraz na czasie, czyli oversize. Ja ją mam w rozmiarze XS, ona kosztowała 299 zł. Widzicie, ona jest jeszcze tutaj z metką, jak tej metki nie oderwałam, ale też już ją raz na sobie miałam i jestem zadowolona i ta marynarka na 100% ze mną zostaje. Pomimo, że ona odrobinkę się gniecie, bo tutaj mamy 52% lnu, a reszta to jest chyba 25% bawełny i 23% wiskozy. Ona troszeczkę delikatnie się gniecie, ale no len ma po prostu to do siebie, że on jest taki trochę gniecący, ale taka założona właśnie do jeansów, pod spodem czarny top, czy na przykład biały top, to wiecie, to że jest takie trochę wygniecione, to tak bardzo nie razi, moim zdaniem przynajmniej, że tego typu właśnie marynarki mogą po prostu, nie muszą być takie wyprasowane idealnie. W każdym razie bardzo, bardzo fajnie wykończona, widzicie, tutaj ma takie ładne guziczki przy mankietach, tutaj ma jeden guzik, kieszenie, bardzo fajnie, taka przewiewna, ma podszewkę, naprawdę moim zdaniem jest bardzo fajna, taka praktyczna, bo będzie pasowała właśnie do jeansów, do jakichś innych spodni, do białych spodni, ja ją tylko właśnie raz miałam do jeansów rurek, ale wydaje mi się, że będzie właśnie do takich czarnych, eleganckich spodni pasowała, także bardzo fajna taka właśnie na co dzień do pracy, teraz na wiosnę, jak są takie na przykład dni, że wiecie, po południu już jest ciepło, ale rano fajnie sobie coś tam na siebie zarzucić, no to taka marynarka uważam, że jest bardzo, bardzo praktyczna i ja już od jakiegoś czasu szukałam właśnie czegoś takiego, więc stwierdziłam, że już nie będę poszukiwać dalej, tylko ta po prostu ze mną zostanie. Wydaje mi się, że też ma taki fajny, całkiem twarzowy kolor. Kolejna rzecz to sweterek, którego jeszcze nie miałam okazji Wam pokazywać, ale miałam w jakimś filmiku, już nie pamiętam w którym, ale miałam zapytania, co to za sweter. I jest to, słuchajcie, Rizert.
Bardzo fajny taki kardigan w paski. On jeszcze występował w takiej odwróconej wersji, czyli na czarnym tle były czarne paski. Był taki moment, że te kardigany zniknęły, ale teraz widziałam, że znowu wróciły na stronę i bardzo, bardzo serdecznie Wam polecam, bo naprawdę jest bardzo mięciutki, przyjemny, praktyczny. Jak na przykład teraz są takie cieplejsze dni, ale jest wiatr albo właśnie jest troszeczkę chłodniejszy dzień, no to można na siebie coś takiego zarzucić. Ja mam go w rozmiarze S. On kosztował 139,99 i tutaj w składzie mamy 50% wiskozy, reszta to jest mieszanka poliestru i poliamidu, ale naprawdę bardzo, bardzo fajnie się nosi. Ja już go miałam kilka razy, nic się z nim nie dzieje, nie bubluje się, nic tutaj nie widzę żadnych takich śladów, także uważam, że naprawdę jest fajny i bardzo twarzowy, bardzo fajnie teraz na wiosnę się prezentuje. Jak już jesteśmy przy swetrach, to pokażę Wam jeszcze golf z Zary, który kupiłam i pokazywałam go właśnie też w holu z Zary. Potrzebowałam czegoś takiego, właśnie takiego cieńszego golfu w kolorze granatowym, a ponieważ już miałam też swetry z tej serii właśnie basicowej i fajnie się u mnie sprawdzały, to stwierdziłam, że zakupię sobie ten. On jest w rozmiarze M, kosztował 115 zł. Te golfy w ogóle chyba zdrożały, bo ja pamiętam jeszcze jak cena była 89 zł. W każdym razie ma takie fajne tutaj złote ala guziczki przy rękawach. No jest po prostu zwykłym takim golfem, ale nadaje się właśnie, fajnie wygląda pod płaszczem, może być pod marynarkę, pod jakąś kurtkę. Taki uważam golf po prostu warto mieć w swojej szafie w różnych kolorach i tyle. On w skład też ma całkiem fajny, bo tutaj 83% to jest wiskoza, 15% nylon i chyba 2% elastanu. Całkiem się fajnie pierze. Nie jest to, słuchajcie, taka rzecz na lata. To na pewno nie, bo już tam gdzieś delikatnie ja widzę, że nawet nie od prania, a od noszenia, że gdzieś tam tutaj delikatnie widać te pęczki, ale myślę, że na co najmniej 2-3 sezony taki golf wystarczy. A bardzo ładnie się tutaj, on tutaj może tak jakoś niezbyt ładnie wyglądał, tak jakoś smętnie wisi na tym wieszaku, natomiast na szyi się ładnie tutaj układa i nie jest ani taki, wiecie, zbyt obcisły, ani nie jest też taki obszerny, także całkiem fajnie wygląda na sylwetce. Jak już jesteśmy przy Zarze, to mam tutaj jeszcze takie spodnie, które kupiłam już jakiś czas temu. Ja ich Wam chyba nie pokazywałam, tak przynajmniej mi się wydaje. I one na przykład bardzo fajnie wyglądają z tym granatowym golfem, który Wam przed chwilą pokazywałam. W każdym razie to są spodnie z wysokim stanem. Ja Wam zaraz może zdejmę je tak, pokażę. Tutaj ładnie dopasowane do sylwetki, bo tutaj mają takie zaszywki, mają też ten elegancki kant. One u mnie są tak do końca, do kostki. Nie są nad kostkę, tylko do kostki, także fajnie wyglądają nawet też do butów na obcasie, do jakichś mokasynów. Mają fajny, taki praktyczny, moim zdaniem, kolor. Generalnie będą pasowały do wielu rzeczy. Ja do pracy bardzo rzadko chodzę w jeansach, właśnie jeżeli już zakładam spodnie, bo w sumie też w spodniach chodzę dosyć rzadko, ale jeżeli już zakładam spodnie, to raczej wybieram coś takiego eleganckiego. One kosztowały chyba 125 zł, te spodnie, tak mi się coś kojarzy. I chyba są jeszcze dostępne na stronie i z tego co widziałam, to są w różnych kolorach. I ja je mam w rozmiarze M.
I kolejne spodnie, jeżeli mnie oglądacie, to mogłyście te spodnie widzieć w holu z Mango. One ze mną zostały, bo są bardzo wygodne. Ja nie miałam takich właśnie typowych rurek, a czasami takie rurki właśnie do jakiejś takiej marynarki oversize są potrzebne. I te spodnie bardzo fajnie wyglądają do tej marynarki, którą Wam pokazywałam z hajem, tej beżowej lnianej. Bardzo fajnie się prezentują. Ja je kupiłam właśnie, tak jak mówiłam, na stronie Mango. One kosztują 139,99. Chyba jeszcze są na stronie. Tutaj jest większość bawełny z jakąś tam niewielką domieszką chyba poliestru i elastanu, ale bardzo, bardzo wygodne. To jest ogromna zaleta tych spodni i odpowiednio długie. U mnie są do kostki, także fajnie, bo ja bardzo nie lubię, jak takie spodnie są za krótkie. To mi się po prostu nie podoba, to moim zdaniem skraca nogę. Co innego, jeżeli ktoś sobie, na przykład te spodnie są troszeczkę szersze i sobie wywijamy nogawki i wtedy to czasami rzeczywiście fajnie wygląda, natomiast takie rurki lubię, jak są do końca kostki, absolutnie nie nad, bo wtedy to wydaje mi się, że ta noga po prostu jest skrócona i to wszystko zaburza sylwetkę. Także bardzo ładny też kolor tych spodni. No, naprawdę z tego zakupu też jestem mocno zadowolona, bo mi takie spodnie w szafie wystarczą jedne. Ja mam je przez tam parę lat i dopóki się nie zniszczą, to po prostu żadnych następnych nie będę potrzebowała, więc fajnie, że sobie zakupiłam te, bo są bardzo, bardzo wygodne. Bardzo fajnie się sprawdzają. Kolejna rzecz to bluza. Bluza z H&M. Urzekłam je swoim przepięknym zielonym kolorem, idealnym na wiosnę. Jeżeli oglądałyście haul z H&M, tam było kilka bluz, ale ostatecznie zdecydowałam się tylko właśnie na tą jedną. Ona była niedroga, bo kosztowała 79,99. W składzie ma 60% bawełny i 40% poliestru, ale miałam już na sobie ją kilka razy. Bardzo fajnie się nosi. Jest bardzo przyjemna, ma pod spodem tego fajnego misia. Czasami, pomimo że mamy wiosnę, też są takie chłodniejsze dni, więc właśnie po domu albo na dwór, pod kurtkę bardzo fajnie mi się sprawuje, spisuje i nie żałuję, że ją zostawiłam. Kupiłam też prześliczną piżamkę. Słuchajcie, ona jest z lnu, tu jest 55% lnu i 45% wiskozy, więc totalnie bym się nie spodziewała po H&M-ie takiego składu i takiej właśnie klasycznej piżamy, a jednak widzicie, trzeba przeglądać. One jeszcze były w dwóch innych wersjach kolorystycznych, czarnej i nie, białej i żółtej chyba, biała z takimi czarnymi lamówkami i żółta, czarnej chyba nie było. Mnie najbardziej się spodobała właśnie taka w kolorze naturalnym. Ja jej jeszcze nie miałam okazji założyć, ale przymierzałam ją podczas tego holu z H&M. Pokazywałam Wam zresztą się w tej piżamie i bardzo fajnie wygląda. Będzie idealna właśnie na takie cieplejsze dni wiosną oraz na lato. Ona jest w rozmiarze S, kosztowała 139,99, więc o, mela tu szaleje. Więc myślę, że też fajna w ogóle cena jak na taką piżamę, bo tego typu piżamy z polskich marek potrafią naprawdę sporo kosztować, a tutaj mamy bardzo fajny krój, super skład i naprawdę całkiem fajną cenę. Także polecam, jeśli jeszcze są na stronie. Kupiłam także kilka sukienek, bo ja uwielbiam nosić sukienki cały rok, a wiosną i latem w szczególności. I pierwsza z nich to jest sukienka z Maureen Moi Chic Honey. Ja mam ją w rozmiarze S i też jeszcze nie miałam okazji jej nosić. Ona pierwotnie kosztowała 399 zł, więc całkiem sporo. Natomiast ja kupiłam ją z
jakąś, nie wiem, chyba 20% zniżką. Jest w 100% wykonana z wiskozy, bardzo fajnie układa się na ciele, ma taki, widzicie tutaj, kopertowy fason, natomiast nie rozchodzi się tutaj jakoś bardzo na dekolcie. Ja ją, tak jak mówię, nie zakładałam jej, jeszcze nie wychodziłam w niej nigdzie na zewnątrz, natomiast miałam już ją w którymś z filmików i nie musiałam tutaj absolutnie niczego zapinać, nic tutaj kombinować. Długość ma taką do połowy łydki, także taką, jaką ja bardzo lubię. I teraz właśnie na wiosnę do beżowego kardigana, czy właśnie do tego płaszcza, który Wam pokazywałam z Zary. Być może nawet do tej marynarki z H&M, chociaż tego zestawienia tutaj nie próbowałam, więc nie wiem. Ale na pewno do płaszcza, do kardigana będzie świetnie się prezentować. Taka bardzo, bardzo kobieca, z fajnym tutaj, widzicie, rękawkiem zakończonym gumką. Bardzo, bardzo fajny model. I kolejne trzy sukienki pochodzą ze sklepu Tatum. Ja pokazywałam Wam je w takim filmie Tatum wyprzedaże. I pierwsza z nich to jest model Zerwina. Sukienka wykonana w 100% z lnu. Ja ją mam w rozmiarze 36, jak widzicie. Jeszcze jej nosiłam, bo nie było takiej okazji. Czekam na cieplejsze dni. Co mi się w niej podoba, to tutaj ten właśnie kopertowy dekolt, który jest zakończony guziczkiem. To dosyć nietypowe właśnie dla takich sukienek z tego typu dekoltem, a jest to super, naprawdę genialne rozwiązanie, bo tutaj wtedy nie ma żadnej obawy, że nam się tutaj coś rozejdzie i będziemy świecić zbytnio swoim dekoltem. Nie była tania ta sukienka pierwotnie, bo ona kosztowała 399 zł, ale ja zdecydowałam się na nią, dlatego że wtedy, kiedy ja kupowałam w ogóle te trzy sukienki, to oprócz tego, że te sukienki już były przecenione, to jeszcze był jakiś taki dzień, że właśnie w tym dniu było dodatkowo chyba jeszcze minus 15%. Także ja finałów tą sukienkę kupiłam za naprawdę minimum chyba 40 albo nawet 45% obniżki, więc uważam, że to naprawdę fajna była okazja. Tym bardziej, że lnianej sukienki już poszukiwałam od jakiegoś czasu. Już pamiętam, że w zeszłym roku się rozglądałam, ale nic fajnego nie wpadło mi w oczy, a ta mi się podoba, ma taki ładny miodowy kolor, wydaje mi się, że do opalonego ciała będzie fajnie wyglądała i generalnie cieszę się, że właśnie nie ma wzoru, gdyż zauważyłam, że te sukienki, które mają jakiś wzór, po prostu szybciej mi się nudzą. Natomiast taka gładka, jest szansa, że po prostu na dłużej ona w tej szafie zostanie, bo będzie bardziej praktyczna. Także pierwsza Zerwina, rozmiar 36. Kolejna sukienka to Rosalia. Ja ją mam w rozmiarze XS. Jak widzicie, też jeszcze nie była przeze mnie noszona. Ona pierwotnie kosztowała 269 zł i podobnie jak w przypadku tej pierwszej, też miałam na nią ogromną zniżkę. A zdecydowałam się na nią dlatego, że ona ma taki fajny, troszeczkę bardziej luźny fason. To nie jest sukienka, która podkreśla naszą sylwetkę, ale ja uważam, że nie zawsze, nie przy każdej okazji trzeba właśnie tą sylwetkę mieć taką totalnie podkreśloną. Na jakieś wiosenne, letnie spacery, gdzieś na jakiś wyjazd, gdzie na przykład chcemy też mieć sukienkę, ale już nie taką właśnie dopasowaną, nie taką, którą trzeba jakoś super wyprasować, tylko coś luźniejszego do sportowych butów, do jakiejś właśnie takiej zwykłej, bardziej sportowej torby. Będzie ta sukienka fajnie się prezentowała. Ona ma też taki kolor troszkę a la khaki, ja generalnie taki kolor lubię. W składzie tutaj ma wiskozę, poliester i chyba elastan. Większość ma wiskozy, 60% chyba, a reszta to jest właśnie ten poliester i 30% i 10% elastanu, więc nie jest to może jakiś super skład, ale nie jest też zły. Ta sukienka w ogóle ma podszewkę, więc ładnie się układa, bo ta podszewka powoduje, że ona nie jest taka
flakowata na ciele, tylko że tak ładnie po prostu leży, trzyma ładny swój kształt, ma dodatkowo też kieszenie, także naprawdę fajna, myślę, że będzie praktyczna i że będę też z niej zadowolona. I kolejna, ostatnia już sukienka to jest Venoica. Ona kosztowała pierwotnie 369 zł. Ja ją mam w rozmiarze 38, dlatego że nie było już wtedy mniejsze. Gdyby były mniejsze, to zapewne zamówiłabym 36, ale zamówiłam to 38, żeby sprawdzić. No i okazało się, że akurat przy tym fasonie z szlizierki to 38 spokojnie może być. Ona jest troszeczkę krótsza niż ta pierwsza, bo ta pierwsza jest taka do połowy łydki, natomiast ta jest troszeczkę krótsza, zakończona tutaj takimi, nie wiem czy to zobaczycie, rozporeczkami. Ma paseczek, który tutaj mi gdzieś zleciał. Bardzo fajnie, taka właśnie typowa szmizjerka. Urzekł mnie w tej sukience kolor, który naprawdę jest przepiękny i wydaje mi się, że przy opalonej skórze będzie jeszcze ładniej właśnie podkreślał tą opaleniznę i moje zielone oczy. I taki fason jest ponadczasowy. Ja pamiętam, że miałam taką szmizjerkę w kolorze błękitnym i dopiero niedawno się jej pozbyłam, bo tam ona mi się gdzieś w pewnym momencie chyba zachlapała podkładem i po prostu nie dało się tego sprać. Natomiast wiem, że po prostu taki fazon jest ponadczasowy, że ona na długo zostanie ze mną w szafie. Ma też fajny skład, bo tutaj większość to jest tencel, a 14 chyba procent też jest lnu, także naprawdę taki fajny, przewiewny, już na takie zdecydowanie cieplejsze dni. Wiosną oraz latem myślę, że będziecie mnie często widzieć w tej sukience, bo no, nie mogę się doczekać, kiedy zacznę ją nosić. I ostatnia rzecz, którą chciałam Wam dzisiaj pokazać, to są buty. Czułerka marki Ryłko w takim, widzicie, cielistym, beżowym kolorze. Ja już bardzo podobne, nawet chyba te same, kupiłam sobie w zeszłym roku w kolorze czarnym i super mi się sprawdzały właśnie do garnituru, więc stwierdziłam, że w tym roku uzupełnię swoją szafę właśnie o takie jasne, cieliste, tym bardziej, że też mam torbę w tym kolorze. To jest chyba model Eli, one mają obcas 6,5 cm, ale jest bardzo, bardzo wygodny. Z jednej strony właśnie fajnie tak podwyższają sylwetkę, ale z drugiej strony są wygodne, więc super, bo na tym mi też zależy, żeby się po prostu w butach nie męczyć. W całości wykonane ze skóry, ja mam je w rozmiarze 37. Ja generalnie w Ryłko mam właśnie ten rozmiar, zazwyczaj kupuję buty przez internet i zawsze trafiam. Te akurat kupiłam stacjonarnie w Galerii Łódzkiej, natomiast zawsze no, tak jest, że te 37 jest na mnie dobry. No i miałam już je właśnie do tego zielonego garnituru, który Wam pokazywałam na początku tego odcinka i bardzo fajnie się to wszystko prezentowało. Torba jasna, pod spodem właśnie miałam taki jasny top, zresztą jest też vlog na moim kanale, więc jak chcecie sobie zobaczyć, to sobie wróćcie do tego odcinka. W każdym razie bardzo fajne, jeżeli lubicie takie klasyczne, zwykłe buty pasujące do wielu rzeczy, no to tego typu właśnie czułenka i właśnie te konkretnie, te czułanka Ryłko mogę Wam śmiało polecić. No dobrze, kochani, to już wszystko, co chciałam Wam pokazać w dzisiejszym odcinku. Jak widzicie, sporo tych rzeczy jest, natomiast poszukuję jeszcze takich czarnych, eleganckich, długich spodni i już zrobiłam zamówienie na dwóch stronach, także w najbliższym czasie powinien się pojawić filmik i poszukuję jeszcze takiego zwykłego topu z długim rękawem czarnego, nie wiem, albo z łódką, albo pod szyję, bo mam takie spodnie, do którego właśnie taki top by mi się przydał, więc też szukam.
szukam, jakbyście mogli mi coś polecić, właśnie taki fajny, elastyczny, ale też nie taki bardzo sztuczny, najlepiej jakaś bawełna, nie wiem, z elastanem, coś, czy wiskoza właśnie z elastanem, coś tego typu, właśnie taki czarny, zwykły, to, który będzie ładnie się układał na sylwetce, to oczywiście dajcie znać. Ja już się z Wami żegnam, jak zwykle proszę o kciuki w górę, lajkujcie, subskrybujcie, będzie mi bardzo miło i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa!